Tak jest, tak. Proszę bardzo. Dzięki, dzięki. Zapraszam serdecznie. Do góry. Do góry, do góry. A, tam, dobra, dobra. Pomalutku idziemy do góry. Nie zatrzymujemy się. Ręce wzdłuż spokojnie, ciała. Spokojnie. Dziękuję za współpracę tutaj z biurem szeryfa i biurem policji. Okej, okej. Miłego dnia panu życzę, służyć, chronić i na drugi raz proszę bezpiecznie się zachowywać. Dzięki, do widzenia. Nie. It's okay. Dobry. Dzień dobry. Do pana chyba, panie dobry. Miałem tutaj wezwanie. Pani miała wezwanie. Nie wiem kto mnie tutaj wzywał. Kawały dowcipy, śmieszne żarty, Kuglarz, Anna Grodzka i pranki na zlecenie, bez zlecenia też. Także, proszę pana, panie Longbush, to wszystko to pan opuści już, tak? Te komendy. Ale to już muszę, nie mogę tutaj postać? No, no nie może pan. Ajajaj. Proszę pana, ja już nie piję, niech pan zobaczy, jakie leginsy kupiłam, zmieniłam się. Ajajajajaj. Tak? Chce pani coś zgłosić, bo musimy wyjechać. Proszę pana, byłam wzywana i teraz albo kawa, albo prank, proszę wybrać i zapłacić i tyle, no. Co pan? Ale co zapłacić? Ja nie rozumiem. Co ja mam pani płacić? Za usługę, proszę pana. No ja wykonuję. Ale ja panią nie wzywałem! Ktoś tu wzywał. To może. Ale mnie to nie obchodzi, proszę opuścić ten komendę, szybciutko, wynosimy się. Wychodzimy, pani Aniu. Jest za faktura jest zapłacona, także prank musi być albo dobrze. Co pan chce? Pytanie mam. Jak powiem, że mi się pani nie podoba, to panią to obraża, czy nie? Co się panu mam podobać, a co pani jest? Dobrze, opuszczamy ten komendę, tak? Postawię sytuację. Pan Banderas, to niech pan patrzy. Latyno jak ta lala. Pan Marchewka, no wiadomo, szału nie ma. Ale pan, no to już, proszę pana. Koniec żartów! Wychodzimy, nie będzie pani nas tu oceniać. Dobra, palcami. Proszę pana, wychodzimy! Był opłacony suchar, ja suchar muszę powiedzieć i tyle, i chcę prank. Nie tak będziemy jest? Nic opowiadać. Proszę pana, dlaczego dwoje drwali nie może razem pić alkoholu? Bo się, proszę pana, narobią. Także idę, prank, faktura zapłacona, także dzisiaj gratis. Dziękuję bardzo. A jeszcze ja usłyszałbym jeszcze jeden. Ile tam za dowcip? Ale to w jakiej skali śmieszności? Ma być śmieszny, bardzo śmieszny. Kapsiu, dzięki, dziesiąty miesiąc. Czy taka karuzela śmiechu? Witam serdecznie, Anonymous jakiś tu podarowuje dzisiaj suby. Co się dzieje? Proszę Neville pana, 16 to miesiąc? To jest, niech ja zobaczę. 143 tysiące. Dobra, koniec rozmowy. Pani Aniu, do widzenia. Się pan a wychodzimy. Co pan mi wyrzuca? Ty nie mogę. Wychodzimy z terenu komendy, jeśli nie mam nic do zgłoszenia. Zapraszam. O, witam panie komisarzu. Można do widzenia. Złożyć zawiadomienie? Tutaj drzwi, pani tak nie są. Popycha, co to nie, ja ale słucham. Wychodzimy. Można. Nie popycham pani. Jak najbardziej złamę. Zgłosić pani idzie za mną. Tu jest syn, do syna pani pójdzie. A nie. Nie wchodzimy, nie? Już starczy. Szeryfa. Witam szeryfa. Dzień dobry, witam tutaj, serdecznie. Dobrze. Co się mam w takim razie... Salut, model szeryfie. Marka, dziękuję, model pojazdu, proszę. Rocznik. Do pustej głowy się nie salutuje. A czemu pan taki niemiły? Dlatego mam czapeczkę i salutuję. Przywitać się przyszłam. Pileczkę. Możemy się przywitać, proszę, mogę powiedzieć dzień dobry. Proszę nie krzyczeć na komendzie. No. Mili państwo, chcecie coś państwo zgłosić, czy tak będziecie stać tutaj? Nie, tylko przywieźliśmy pani Annie syna. A. Ja po prostu dobrze. Mam takie marzenie. Pani Heidi, proszę nie krzyczeć. Jakie marzenie? Prośby. Przepraszam, Geralt. Ja chciałem z panem zdjęcie zrobić sobie. Na służbie. Ale ja nie wyrażam zgody. A. No, dobrze. Marchewka, szkoda. Pan se weźmie jakiegoś pranka ode mnie. A pani ja Ania dlaczego tutaj zrobię. Wróciła na ten komendy? Jakiegoś pranka na koledze, ja dużo nie wezmę. Mili państwo, jeśli nie mamy nic do zgłoszenia, to wychodzimy z komendy, szybciutko. To jest twoje mamy chłopak? Miejsce publiczne, a wygania. No wychodzimy, szybciutko, pani Aniu. Nas jest więcej, dawaj, lejemy go, nas jest więcej, łapy. Zlejemy go, nas jest więcej, dawać.
No bo już kończ, bo później nie musieli tak tyle z naszej wspólnej zabawy. Osrał się, zobaczcie się, osrał się, boi się wyszał. Mamo, on jakieś sztalety bierze, widziałaś jego nogi? Aż mu spodnie się nie mieścią. Silnik jeszcze, pan czy numer win, poproszę napęd jaki, kolor, dokładna nazwa lakieru, gdzie pan nie widział pojazd, a ja mówię poważnie, pan na to śmieszy, przepraszam bardzo. Nie, już. Pan zgłasza kiedyś tak. Samochodu, czyli Zaka? To było, że pana panie Williamie, taka prośba jedna do pana. Skończyliśmy na silniku, 1.9, tak. Dobra, zapraszam na komendę, zatrzymanie pana jest, za utrudnienie. Nie, pan tylko. Ale ja coś powiedziałem, że pani ma tu nie przychodzić już. Ale pan tylko okej pokaże. Nie, nic nie będę pokazywał. Do widzenia. Tylko okej. Do widzenia. Okej i wychodzimy, ale panie. Dobrze, wie pan co, a tu jeszcze było pakiet AMG czy standard? A pranka to by ciąpał za darmo. Chciał pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodź dawać, coś więcej zlejemy, dziada. Chodźcie, wyciągaj. O, patrzcie się, się schowamy. Dobra. Taki prank taki ice prank, darmowy, dla pana. Na spróbowanie, jakby pan się zdecydował, to drogo nie wezmę. To był taki w skali od 1 do 5 trójeczka taka. Oho. Mam napęd naki, silnik dokładnie, model, też producent na silnika. Napęd okay. Na tylnie. Mogę w czymś pomóc, mili państwo? Nie, tak. Sprawdzisz, czy wszystko ok, bo u nas cisza. Jakie tam jeszcze okay. Pan pytanie porządku miał? Jest. Dziwne. Numer win. Zapala. Wszystko jest ok, jak jest najbardziej, cisza? Pod kontrolą. U was też jest taka cisza? Tak, jest spokojnie. Jak dziwnie w tym mieście, ale to chyba dobrze. Dobra, to my idziemy dalej w takim razie. Powodzenia i miłej służby. No to pan zapisuje. Bezpiecznie szczególnie. WF. To miłego dnia panowie. Dobrze, idziemy dalej. Halo, no, panie Geralt. Miłego dnia. Nic nie możemy lecieć dalej. Tutaj, sierżant. Czołem, spocznij. Tutaj, czołem. Nie wydałem się jeszcze się szeryfie. Czołem. Coś się dzieje? No tak może takie nic, towarzystwo rozproszcie sprzed komendy, jak już nie mają nic do zgłoszenia. Aha, co jeszcze? Potrzebujecie jakiejś pomocy, policji lub coś? Ja was zapraszam do mnie w góry, mam tam domek, będziemy hakować strony, chodźcie. To proszę się rozejrzeć. Facebooka będziemy hakować. A to nie można tak stać przed komendą? Mam monitorów, mam dużo, chodźcie. A, nie można przed komendą stać. Co pani Ania powiedziała? Proszę pana, idziemy sobie pograć na komputerach. Nie można? A mam taką chatkę w górach. Coś o hakowaniu! O Jezu, ja się odsunę, bo się boję. Proszę pana, będziemy w Watch Dogsów grać. W jakichś Watch Dogsów? Taka gra komputerowa, będziemy się tam hakować. A co pan myślał, że pana będę hakować i pana strony internetowe? Chodźcie, pogramy sobie na joystickach. No dobra. Dobrze, no. Idźcie już, mili państwo, hakniemy, z tej komendy, bo już naprawdę... Hakniemy sobie. Chodź, za utrudniacie tylko. Łatwo wchodzi na... Na bazę policyjną łatwo się wchodzi, a wam a pokażę. Się do Makaja! Mamo, wsiadaj! Ja pójdę do Makaja! Mamo, wsiada! No podobna! Wsiadaj, mamo! Spędzimy trochę czasu na ziemi! Wszystko git, na patrol za serce. Lary, jedziemy? Tak, już jedziemy. Dobra, co tam młoda chciała? Zapisać na lekcję. Kurs na prawo jazdy kupić. O! Witam, Larego. Czołem. A to kurs tutaj się kupuje? Czołem. No,
będę miała 16 urodziny, więc przed 16 urodzinami chciałabym zacząć kurs i potem po 16 urodzinach będę stawiać egzamin. O, rozumiem, rozumiem. Dobrze, dobrze, powodzenia. Dziękuję. Miałej służby życzę. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. A te czapki jakieś takie inne, czy mi się wydaje? Chyba nie. Nie, no inne czapki. A nie, w sumie tak, rzeczywiście, są jakieś inne. Rzeczywiście, nawet nie zauważyłem. Na sklep z ubraniami, może coś tam jest? Czyli zamknij nam tam. Dzień dobry. Dobry. Miałby pani pożyczyć $400? Jasne. Poprosiłbym, dziękuję bardzo. Tak, słucham, biuro szeryfa. Proszę bardzo. Dziękuję pani. No i co? Zhakowałam ci komórkę, hehe. Raz tu przyjdę. Muszę bez kamizelki być. Well,
Joza? Jesteś może? Brzoza? Jesteśmy w USA i posługujemy się miarą galonów. Za przeproszeniem, tak, przepraszam panie fryseru. Lary, dałbyś tysiaka? Kurde, mam problem, szerfie, bo zalogowałem się do komputera policyjnego i się kurwa ruszyć nie mogę, bo mi się ręce do klawiatury przykleiły. Daj tysiaka. O matko. Pewnie, ale jakbym mógł się ruszyć, co ci dało. A masz tysiaka? Zabierzmy stąd. Ja niestety nie. Panowie, zabierzcie mnie stąd, proszę was. Już tak. Macie tysiaka? Macie tysiaka? Masz tysiaka? Oczywiście. Mam. No to poprosiłbym. No, okay. Zaraz oddam. Dziękuję bardzo. Dzięki. Super. Amerykańskich. Przecież jak gdzie my... Do cieczy. Bo do ciał stałych to raczej nie. Które to było? Brzoza, jesteś? Zaraz się odbiór. Ale ty jest, proszę.
26 plus 1, 156 i. Kurwa, czemu tu żadne spodnie nie pasują do tego? Plus 1, co to jest 5? 66 plus 1, 10, 5 do banku, 10,75. Spodnie nie działają żadne, widzicie czat? Żadne spodnie nie działają. Znaczy tak dziwnie się nachodzą na siebie, więc... Tak nieładnie. Na 10,7. Ale musiałby mi ktoś wejść i dać skiny. Gdzie bym to zrobił? Nie można tych spodni zmienić, rozumiecie? Ale nie da się tych spodni lepszych dać. No tak musi zostać. Ale pas by musiał mi ktoś nadać. Narkotyków na plaży. Czekajcie, napiszę do tego, żebym zobaczył, czy mi pomoże. Napisałem, dobrze, zobaczymy. Pasa nie ma w sklepie, bo pas jest wyłączony.
Nie, nie odblokował Martina, spatrzyłem wszystkie, nie odblokował. Nie odblokował. W porządku jest wszystko? Że Pretty. Gdzieś tu Pretty leży, został postrzelony. Dobra. O, dzień dobry. Witam serdecznie. Mogę tutaj do szeryfowej wrzucić? Halo Pretty, gdzie ty jesteś? Bo cię nie widzę. Tutaj leży, tu jakiś pies jest. Dobra, o. Trzeba tego psa. O, dobra. O, wstał. Oj, wstał, uważaj. Uważaj, uważaj. Leżeć. Dobra, chyba git. Chyba nieprzytomny. Chyba śpi. Dobra, obezwładniłem go. W nogę mnie ugryzł. Pies cię ugryzł? Skoczył na mnie. No właśnie, to wiedziałem. Domyślałem się, że to pies. Mógłby ktoś... na motel. Cześć. Mógłby ktoś wezwać Jamesów? Bo na radyjku nie mogę. A dobra, to jadę z... Dobra. No musiałem, czat, nie było innej opcji. Mam zamknięty pojazd, nie dam rady, to mogłem sobie go cztery położyć. Nie było innej opcji. No śmiało bym go otworzył, że tak powiem. Z zapasowym kluczykiem. A, bo mi się nie przejść. Nie mogę. Śmieszne jest to, że Loren wszedł i nawet się nikt tym nie przejął. Napisał jakieś minusy i nikt się tym nie przejął. A no Martin, no może tak być, no. Spróbujemy tak zrobić. Rosie, 22 zł! Jutro! Czat pyta, kiedy pijemy miodowa, a za tego psa, co go uderzyłeś, nie ma suba. WWW! Dziękuję za 20, kurde. 2 złote od ciebie, Rosie. Nie, Loren Stinks minusy nam powpisywał podobno. 66, to zatrzymane, 10,5 tak mamy. Szefowej też, no nie wiem. Kod czwarty dla kodu szóstego na Grove Street. Ty, ale przynajmniej kamizelkę mam pod mundurem. Zajebiście, to mnie to się podoba. Kurde. Kamizelka pod mundurem. Jest kamza pod mundurem przynajmniej. Nie, Narwek, no co ty? Nie ma takiej opcji. Jak to tak? Proszę cię, przestań. Nie spijaj mi. Na drugi dran. Fort Bunowor. Nie jest źle. Kurde, cały czas się psuje ten. Ja cię szkręcę. Kurde.
W porządku wszystko? Obywatelu? Słucham, słucham. Czy wszystko w porządku? No fotelik muszę poprawić. Pan poczekaj, zobaczę czy wszystko. Okej, okej. Tak, teraz odpowiednio do mojego wzrostu. No wie pan, ktoś mi musiał przestawić, jak zostawiłem na parkingu. No nic, dobrze pan, może jechać. Dziewięć złotych od Rodziego. Marne grosze? Szykuj, szykuj, Rodzi. Jakie marne grosze? Daj do mnie! Nie! Co się dzieje? Spokojnie, będziecie strzelać! Co się... Ręce! Ręce do góry! Ręce! Nie ruszaj się, nie ruszaj się! Beżowy się nie rusza! Kto strzelał? Beżowy, beżowy! Połóż się na ziemi! Połóż się, będę strzelał! Połóż się, mówię! Nie ruszaj się, będę strzelał! Połóż się! Kociusty, kociusty, poczułeś wsparcie! Połóż się na ziemi, już! Mamo, szybko, teraz! Od zero, mamo, od zero! A prysz, kurwy, synu! Aaaa! Zachowaj go, mamo, szybko! I ten go chwyć, chwyć go! Jak tu podjadą twoi, to jest po tobie! Ale nie, niech pan go nie ruszy. Ja chcę się dowiedzieć, dlaczego on mnie wołał, o co chodzi? Mamo, szybko, no zabieraj go! Co wy robicie? Dowoził! Co wy robicie? Ja ci tu pochodzę. Gdzie idziesz? Stój tu. Co ty robisz ze mną? Co ty odkurwiasz? Do wozu, do czarnego. Siadaj, bo dostaniesz bułę zaraz. Do czarnego. Połóż mi! Zakuty jestem! Zakuty jestem! Nie mam nic, żeby cicho tam! Ała! Nie bij go! Zabijemy go! Bierz ją! Ręka do góry! Zakuty jestem! Au! Szefowo! Chodź tu szybko! Odkuwam cię! Nie mam! Kurwa! O, dziękuję, dobra. Jest okej. Aż mi kapelusz spadł. Łapcie tą kobietę i tego dzieciaka. To się wydarzyło. Dzieciak mnie stajzował. Dobra, tu jest, w aucie jest. Wyłaź z auta! Był gdzieś prank, dzieciak. To był prank, kurwa. Dzieciak gdzieś był, ten Mariuszek, wiesz? Nie ma, jest. Użył tazera na mnie. 10, 15, 10, 20. Dobra, pani to już naprawdę doigra się w tym momencie. Zajmie się nią pan? Ja jestem świadkiem. Tak, dawaj ją tutaj. Tu się do nic nie działo. To było zapłacone za ten prank. Dawaj ją tu. Panie szeryfie, przepraszam, ja mam pytanie do pana. Tak? Czemu pan do mnie mierzył z broni? Panowie tutaj zgłosili, że myślałem, że rzeczywiście tutaj doszło do czegoś. Okay. Ale tu wychodzi, że ten pan sierżancie. Ja tutaj podjechałem. Dobra, jest, w porządku, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Ma pani prawo zwać milczenie, ma pani prawo do wykata, wszystko co pani powie może być już w sądzie, bądź na terenie przesłuchania. Ja chciała zrobić z nim napad. Pojebana jakaś. Szeryfie. Ta kobieta... Gdzie jest dzieciak? Dzieciaka szukam. Ta kobieta mu groziła mu. Słyszałam. Nie wiem, gdzie jest. Też jak staliśmy. Pojebane jakieś. Relacje rodzinne. Powinien jej zabrać tego dzieciaka, szeryfie. Szeryf dopilnuje tego. Doigrała się pani. Wie pani o tym? Proszę pana, to był ten prank z najwyższej skali. Karuzela śmiechła się wypierdolić idzie. Dostałam za to 20 tysięcy, bo już nie było. Kod czwarty dla kodu 0105 na teren komendy. Proszę pana, wypierdolicie pana tej karuzeli śmiechu? Mariusz Goebbels za współudział tutaj w całym zajściu. Proszę pana, wypierdolił się pan na tej karuzeli śmiechu? Pani,
Naprawdę, doigrałaś się teraz pani. Trafi pani na bardzo długą odsiadkę. Za 20 tysięcy. Proszę pana, za co? Tak to był prank. Panu się krzywda nie stała, tam... Pan się uspokoi, dobra? Ja już nie piję. Świadkowie nam zeznali, że chciała pani zrobić tutaj napad. Co pan robi? No wychodzę stąd. Dlaczego pan wychodzi? No bo spadłem. Skąd pan spadł? No z, nie, no stamtąd, z tamtego parku. Jednostka na komendzie, tutaj jakiś gościu czarnoskóry wychodzi. Nikt wam nie uciekł z celi, odbiór? Nie, nie, tam kolega jest w celi cały czas. O, 14. Pan mnie wyciągnie, to fakturkę spiszemy za pranka i... Dobra, idziemy na komendę. Dobrze, tylko to pan jakąś kartkę da, fakturkę spiszemy za pranka, pan zapłaci albo przeleje i się rozejdziemy. Ale śmiesznie było, nie? Prawda, proszę pana? Dobra, do celi tu zapraszam, dwójeczki. A ja mogę iść do swojej, proszę pana? Wchodzimy do dwójeczki! Pan wyciągnie tego. Pan nie krzyczy na mnie, dobra? To pan jest tu, krzykacz jakiś? Pod ścianę już. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Przeszukam cię. Dobra, ściągam ci kajdanki. I siedzisz grzecznie w celi. Wykonuj telefon do adwokata, masz 5 minut. A chuj... Chuj nie adwokat, jak tu jeden tylko jest. No man, co się stało? O co chodzi? Mamę mu wsadzają do pierdla i mały się przejmuje. O co chodzi? Dzień dobry, ja bym chciał do mamy. Pan idzie za współudział, zapraszam do środka. Jaki współudział? No normalny, na dół schodzimy, szybciutko. Pościelimy pan Stazera. Zaatakował pan funkcjonariusza na służbie. Mówisz Rosji? Samo. Że deal? O, inaczej. Zapraszam do ostatniej celi. Idziemy pomalutku. No halo. Do trójki. A, tak, ale... No to do mamy muszę, ja mam cię wyjść. Do trójeczki szybciutko. Zapraszam do trójki. Do mamy. Zapraszam do trójki. To jest... Bo panu pomogę. To jest mój adwokat. To jest mój adwokat, pan nie krzyczy na niego, bo pana wtedy wpieść. 10-5 na 10-7. Nie, ja... Do trójki zapraszam. Ale ja muszę z mamą, mam 9 lat. Według stanowego prawa muszę mieć opiekuna prawnego psa. Do trójki zapraszam. Wie pan, ja wolę sernik ze smakowym. Ale panie... Liczę do trzech i jesteś przy trzeciej celi. Raz. Jaki to kowboj? Dwa. Kowboj na koniu jeździ, a on na koniu jeździ. Wchodzisz, pod ścianę się ustaw grzecznie. Sprawdzę cię. Do góry ręce. Szeroko nogi, szeroko ręce. Ze mną kłócić, że niby wykonał nasze polecenia. Gdzie pan ma taser? 4-5 razy okazaliśmy wyjść z auta. Nie mam tazera, ja nie chcę to biłem. Zaraz tam będę. 10-4, czekam na ciebie. Ale jak cię do mamy, proszę, jak cię do mamy. Skorzysta pani już z telefonu. Chcę. No dobrze. Słucham? Czy z telefonu do adwokata pani już skorzystała? No. Proszę pana, o ile wiem, to jest tu jeden adwokat i jeszcze jest, wie pan jaki, ja i kogo mam tu ściągnąć? Test. Słucham? Panie, jak ma przyjść ten żółty, to co? On mi nie pomoże. To jest kawał chuja. No. Pan wie. Ale tym. Jaki żółty znowu? Bo ja wykonywałem zgodnie... No ten żółty, ja jest tu inny jakiś nie ma. Test. Bo... Tego to ja nawet spokojnie. Nie chcę. Spokojnie, mamusiu. Ja mam z tym dobre stosunki. Na cirku, na cirku, na cirku. No to może nie czytałem gazet, no.
No i wysiadłem. Test, test. Ale to... To co pan patrzy tak jak jakiś byk wmalowany w rota, co? To, co chodzi, co pan tak? Test, dobra, git. Pan dopiero dobra, niech pan tutaj sobie... Chory pan jest jakiś. No dobrze, ale te... Jakie tu mamy? Tu mamy gdzie? Dobrze, proszę pana, ale... Cześć, Hoodie, witam. Nie wiem, co mam zrobić. Szefowo odbiór. Odbiór? Bo mam tego małego skurwysyna. Już któryś raz z kolei tutaj doigrał się, atakuje mnie z tasera, robi napady na sklep i cały czas zgania na matkę i mówi, że jest mały i że go nie mogę wsadzić do więzienia. Mogę go wsadzić do więzienia? Jako imersyjny poprawczak chyba. Dobra, czyli tak jako do poprawczaka mu go wysłać, tak? Do poprawczaka go wysyłać. To się nie bój się. No i dobra, dziękuję bardzo, pozwolenie. No i się kurwa skończyło. Przyjdzie Karol, to otworzy cel, od razu go na pyrę go. Dobra, ustaw się pod ścianę, jesteś zakuta dla mojego bezpieczeństwa. No co za blecz? Ustaw się pod ścianę, mówię, bo cię bezwładnie. Dawaj gościu, wchodzisz. Dawaj, chodź. Co uciekasz? O, ostrałeś się? Nie ruszaj się! Ale tu będziesz czuł. Dawaj na gołe pięści. Nie ruszasz się teraz. Jesteś zakuta dla bezpieczeństwa. No i dobra, nie ruszasz się. Słuchaj, przygotuj ci zarzuty. Gdzie znajdę twój dowód osobisty? Ja ci pokażę. No dobra, w kieszeni z tyłu mam. Juch ci tu mamy. Już sobie wyciągam. Dobra, pani Ania, tak? No i to by się tak zgadzało. Dobrze, przygotuj pani zarzuty. No, chyba pan mnie zna, przecież pan jest mściwy strasznie. Tak? Jak ci tu mamy? Tak. Co pan robi? No idę do mamy, jak ci do mamy. Pan dzisiaj skończy w poprawczaku. Jak to? I to na bardzo długiej odsiadce. Skończyło się, babki sranie. Dopierdolę ci dzisiaj, dziecioru jebany. O ty kurwa flajny jebany, podejdź ci, no zasiekaj jeszcze. Nie będziemy być. Pan ma rozum. Nie, jakieś stalowe zęby, panie. Ty pantoflu! Ty łysa bało! Nie. Dokładnie. No ja nie wiem, jak się to lubi, mamo. Idź pan. Spokojnie, bo młodzi. Dziwne rzeczy się dzieją. Czemu utrudniam? Dobra, jak dobrze, że miałem tak? Przy sobie plecak. Ale czemu miałby coś dołożyć? A w tym nie wiem, próbę zabójstwa to... funkcjonariusza. Teraz tu rzeczy. Czarny. Zgadzaję te klaty, czarny. No spokojnie. Też nie wiem. Dobra, los, grzejemy te klaty ciepło. Jak pan da dwa koła, to się zgadza. Los, grzewam klaty. Spokojnie. Pan da dwa koła, to się zgadza. Spokojnie. Pan da to. Dobra, spokojnie. Los, grzewam klaty. Dobra. Ogrzewam klaty. Ogrzewam klaty, tak. Spokojnie. Kopla? Proszę pana, ale to szybka decyzja. A teraz popukamy tutaj do ogrzewanych klat i zaraz wyjdziemy. Szerfie? Pana. No właśnie, czy do szeryfa? Bo mechanik na mnie czeka, bo auto u niego zostawiłem. Zgłasza? Ogrzewaj tam dalej. Jedna zatrzymana osoba, która chodzi po celi. Co z nią zrobić? Kto taki? Pani Ania, jak się nie mylę. Zakuta. No, tak też mi się wydaje, no. Dobrze. Widzę, że pan... Gdzie macie panią Anię? Jest chyba. Na dole w celi, środkowej. O, taki serdeczny. A co chciała zrobić? Nie mam pojęcia, była nie mam zakuta, pojęcia, była zakuta, chodziła sobie po celi, więc nie mam pojęcia. To jest ta, którą na tym motelu złapaliśmy? Ja ją mam tam ją, tym powietrzem tak. Dalej. No i on pyta, co z nią zrobić po prostu. A, no ja wypisuję dla niej tu zarzuty.
A, dobrze, bo on chodzi o po tej celi, tutaj tak sobie chodziłem, tutaj, po tym pomieszczeniu. Dobra, ja mam dla pani zarzuty, proszę podejść pod cele. Jakie? Dzień dobry, szeryfie. Tak, proszę pana, będę proszę zobaczyć. Na krzyżu za pana grzechy. A pan to kto? Adwokat, wezwany. Adwokat to kobiety? Jest szczególnie znany na wyspie. Nie, znaczy może być chyba wszystkich. A, rozumiem, dobrze. Mogę być wszystkich. Czy zgadzasz się pani z zarzutami? To mamy też. Nie zgadzam się. No, nie ma pani nic do gadania, na wszystko mam dowody. Więc proszę pana, ogólnie było tak. Bo ja z którymi zarzutami pani się nie zgadza? Proszę pana, zrobiłem coś złego, jak to był prank. Ciepłem pan, czym pokazuje? Przecież nic się panu nie stało de facto, prawda? No bo... Ci rozumiem, że to wszystko, tak? Na pani obronę. Zgadzałem klaty w ten sposób. Tak, no to taki żarcik był. Dobra, to proszę pani, odsuń się pani, zostaje pani wysłana ekspresem. Możemy się dogadać? Na pewno nie. W ramach, proszę pana, dogadajmy się. W ramach mojego uniewinnienia ja panu powiem, gdzie jest siedziba hakerów w górach. Wypisuję pani tutaj, proszę się przygotować. Nie, proszę pana, ja nie chcę ekspresem i nie chcę, no, proszę pana. 35 lat, znowu. 66 tysięcy. Znowu mi się twarz zepsuje. Żółty, a ty stąd spierdalaj. Jesteś oszut i hosztapler. Życzę pani miłe ciatki w więzieniu stanowym. Jamnika mam dla ciebie. Słyszysz? Ty kurwa, pfu. Dobra, koniec tego było. Sprawdzić go w kartce? Dobrze, słucham. Przygotuj zarzuty dla pana. No właśnie, no. Znaczy dla mnie? Nie, no dla Mariuszka. Od kuta jest, wiesz? Żyć tego A to niech pan wypisuje. Dobra, pana tego nie ma. Nie. Patrzę pan... Zgłasza 90 dla 03. Jak będziesz go wysyłał, to po prostu nie dawaj mu grzywny, tylko dopisz, że to jest jako wysłanie do tego. A to jak 10 jest do poprawczaka. 10 miesięcy, to tutaj wcale jest. Rozumiem, tak? Dobra. Ale tutaj... Aha, dobra. No już. Chyba, że mogę te tutaj... No, siedzieć. W celi na przykład. No i dałoby cię bez tych miesięcy. Ale ja chcę z rodziną spędzić czas. Mama się zmieni, zobaczycie. Ja chcę przyjeść i spędzić z mamą. Chcę spędzić z mamą dzień bez krat. Dziękuję za dzisiaj, miłego wieczoru, uważajcie na siebie. Trzymaj się. Chociaż leś. O jok, to mamy pod sobą zawsze. Dziadek się... Tak, dziadek dobry. Panie wakacie ukazuje zarzuty. Zwykłym plętaczem i maje ziemniki. Kurde, z innym szedł, ja. Proszę bardzo, 50 lat i 100 tysięcy grzywny. Poprawczak. Naruszenie tylko nauczyciela, z obrazy chodzenia już oprawa... Odykam był, prawda? Słucham? Odykam był, prawda? Jak najbardziej, tak, włączony jest, wszystko jest włączone. No, Mariuszek mówi, że mama mu kazała. No tutaj już mama to mama już czwarty czy piąty raz to słyszę. Już starsze mamy. Dostałem autoryzację, więc... Ale ja mam 9 lat. Mama powiedziała, że... No to posiedzisz w poprawczaku, bo będziesz miał 15 już. Ale mama powiedziała, że jesteś kochany. Weź tego grzywny, nie ma żadnej.
Idzie pan kowbojem jeść! Idzie pan kowbojem jeść! Idzie pan nie iść policjantem, idzie to jest Akademia Planków ci toś, bo ona jest planksztelem i powiedziała, że pan wykupił u niej planka i dała mi właśnie plątnownicę, żebym pana właśnie tak pił i chciała pana zabrać na landkę. Ja naprawdę nie chciałem z nim czegoś zrobić. Ja chciałem spędzić coś z mamą, żeby mama była dumna i przestała mnie bić. Nie interesuje mnie to. Jeszcze uciekłeś perfidnie z miejsca zdarzenia. Nie, ja się schowałem w bagażniku, ja nie uciekłem, ja byłem przestraszony. Bagażnik został sprawdzony. Nie było cię w bagażniku? Byłem w bagażniku. Składanie fałszywych zeznań razy jeden. Pan właśnie widział, że ja byłem w bagażniku. Słucham. Tak było? Tak było? Tak zaraz. Tak? Czy? No czy tak było? A że jak? Że byłem w bagażniku samochodu. Sprawdzałem bagażnik i no nie tak. Było go tam. Znalazłeś go tam? No tak, ale jak podjechaliśmy najsamprzód, na pierwsze tam zgłoszenie o jakiejś bójce, to był. Ale jak pan sprawdza, to rzeczywiście nie było. No właśnie, czyli nie było. Czyli ucieczka z miejsca, że nie jest składanie fałszywych zeznań. Słucham? To co pan słyszał? Ani nie chciałem nic złego. Chciałem, żeby mama mi zauważyła, zrobiłem wszystko, co mama kazała. Wczoraj też był napad na sklep. Chciałem, by mama była dumna. No panie adwokacie, niestety, no już w dniu dzisiejszym nie odpuszczę. 4-5 razy odpuściłem, już dzisiaj nie odpuszczę. Słucham? Możemy zredukować karę finansową? Kary finansowej nie będzie. A czy? Nie ma kary finansowej. Kary finansowej nie ma. No. Przynajmniej tyle. Bo to już w tysiącach i tak powiem. Nie, no dziecko nie ma dostępu do konta, tak? Nie wiem, jakim cudem auto jest zarejestrowane na niego, ale... Dobrze, no to wszystko dla mnie, no... Ja nic, Mariuszku, nie zrobię. To proszę się przygotować. Pod ścianę proszę się ustawić. Dziękuję. Spokojnie, nic nie będzie. Dobra, w poprawczaku powinieneś matkę spotkać. Czekaj. Życzę ci miłej ciotki, oczywiście. Tu masz szczęście, że nie masz żadnego dostępu do konta bankowego, bym cię jeszcze osudził tutaj. Dobra, gówniarzu. Coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, czy to wszystko? Jesteś gotów? Więziennictwo wchodzi. Tu mnie zapało. Dobra, spierdalaj, frajerze. Zamknij mur. Dobra, załatwione. W porządku wszystko. Very good. No, jest git chyba. Co? Mhm. Kuratora potrzebuje to dziecko. Pan adwokacie, może pan coś wykombinuje? Ja, proszę pana, ja już psychologiem jestem, ja już pan za dużo się przekwalifikuje się, pewnie. Dla niego to naprawdę... Nie, ja już mam dosyć tej roboty. Panowie, ile można? Żebym jeszcze coś dostał. Za to wczorajsze, co było w szeryfie, szefowa powiedziała, nie ma wypłaty dla adwokata, no ja... Nie. Idę. To tobie nie płaci za to? No, powiedzieli, że adwokat nie dostanie nic, bo były jakieś błędy, nie wiem o co chodzi, ale nic nie dostanę, więc no. Super. Dobra, no to wszystko, nie? Dobra, to my ja jadę. No, ja idę. Mhm, to będzie się. 90 powrót do patrolu.
się zadzierać się na parkingu. Co, Chad? Medycy też mogą sobie w ogóle te ubranka, nie? Już zrobić. Mówisz Milo? Możemy pójść jak chcecie na lodosika. Chcecie? Ale czy możemy iść na dal? Wadze 1080 za Mercedesą A-klasą z tuningowanym 1081 1083. Wysiądź z pojazdu! Połóż się na ziemi! Już! Wysiadaj z pojazdu! Wysiadaj z pojazdu! Wysiądź z pojazdu! Połóż się na ziemi! Nie ruszaj się! Wstajesz powoli! 1081. Lewa ręka, prawa ręka. Szeryfie. Dlaczego pan nie wykonuje moich poleceń? Nie widzi pan, że jadę za panem? Szeryfie, ja szeryfa... Szeryfa nie było słychać. Szybciej było jechać. Ja bym się za tym czerwonym turizmu, ja bym się... Przepraszam. Nie ma problemu. 1081. Zapraszam na chodnik. Jasne. Mój numer odznaki to 90 William. Garot. Biuro szefa, proszę pana. Przekroczył pan prędkość, miał pan na czerwonym świetle i na końcu uciekał pan przed policją. Nie, no, nie uciekałem świadomie, ale uciekałem, przyznaję się. Jak pan nie uciekał? Myślę, że za tym czerwonym turizmo, co przeleciało, 300. Z jakim czerwonym turizmo? Ja nie widziałem żadnego czerwonego turizmu. Czerwone turizmo leciało. Prawie mnie przekosiło, że tak powiem. Ja się śpieszyłem do szpitala. No mandat przyjmę, szeryf, ale nie ma problemu. Ale ja broń Boże, bym nie uciekał z policji. Rozumiem. Szeryfie? No rozumiem, rozumiem. Dobrze, dobrze. Dobrze. Mandacik będzie... Inaczej, nie inaczej, dobrze? No nie, ja nawet nie neguję, no, złamałem przepisy ruchu drogowego. Gleba, człowieka, gleba! Gleba, bo strzelam! O, zbrędową suma! Gleba! Tomk! Pierwszy miesiąc, witam skład pa! Tomk, serdecznie, gleba, czacie! Jeszcze raz wielkie dzięki za suma! Gleba, policja!
ściągnę panu kajdanki i do auta wypiszę tutaj panu mandat. Proszę zostać, nie wsiadać do pojazdu. Jasne. Dobra, za pańską jazdę w dniu dzisiejszym będzie 25 tysięcy mandatu i cofnięcie uprawnień. Jezu drogi, naprawdę? No niestety, panie Watelu, bardzo pan nieostrożnie jeździł. Nie możemy tak szybko jeździć. Szeryfie, zróbmy 30 tysięcy mandat bez cofnięcia. 50. 30. 50 bez cofnięcia. Ileż? Szeryfie, 30 bez cofnięcia. No to nie ma takiej opcji nawet. Szeryfie. Muszę wypisać panu niestety mandat i cofnąć uprawnienia w dniu dzisiejszym. Szeryfie. Słucham. Czy szeryf wie, co ja robię dla tego miasta? No co pan kuj robi? Szeryfie. Współpracuję z organami. Z organami przestępczymi. Rozpracowywuję je. Dostarczam informacje do osób. I informuję panów o zagrożeniu. Na przykład tak jak poinformowałem panu o zagrożeniu grupą tak zwaną piaskową, która zaczęła nadzorować metamfetaminę w mieście. Ja naprawdę przecież bym się zatrzymał. Jaki miałbym interes w uciekaniu przed policją? Tym złomem? No proszę mówić dalej, proszę się spróbować wytłumaczyć. 23,57. Jakby jechałem do szpitala odebrać Katalinę Don Puta Madre. Zważywszy na ale minął pan szpital. Prośbę od Johna Crowan. Znaczy ja, że tak powiem, zawsze wierzę od tyłu, bo... No, że tak powiem, unikam choroby asfaltowej. Jeżeli szeryf wie, co mam na myśli. Gleba, kurwa, gleba! No, rozumiem. Dzik zasoba... Wiedziałem, że jadę od tyłu do szpitala. Myślałem, że panowie, no broń Boże, że za tym turizmą. Słyszałem się, ale, że tak powiem, myślałem, że to za tym turizmą, nie za mną. Przecież, no, co ja, spod motelu wyjechałem, już był wam przepis ruchu drogowego. No może czerwone światło było, tak, prawda? No to co? Szeryfie, 30? No dobrze. Przecież szeryf wie. Pojadę do szkoły, zmarnuję 20... minut czasu globalnego i tyle. Prawda? Dobrze, to bez uprawnień. No. Szeryf ostrzejszy niż zastępca szefa policji, powiem szeryfowi. Proszę bardzo. Nie ma problemu. Pisuję. No i dobrze, że pan ze mną współpracuje. 23,57. No nic, bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia. Miłego dnia, życzę miłego dnia. Dobra, może pan jechać? Kod czwarty dla kodu szóstego. Co pan robi? Czerwone mamy, proszę pana. Jakie czerwone? Gdzie?
Gleba, kurwa, gleba! Gleba do strzała, kurwa! Gleba! Dobra, zjedzie pan na powocze. Oskar, dzięki za suba, witam Oskar, to serdecznie gleba, czacie, jeszcze raz wielkie dzięki suba. Dzięki raz i za podarowanie suba. Kod 6 do czerwonego Mercedesa klasy A. Pan chyba sobie żarty ze mnie robi w tym momencie. Nie no, szeryfie, było czerwone. Dokument do kontroli. Skręciłem w prawo. I prawo jazdy. Proszę bardzo. Dlaczego pan się kręci w kółko? Zważywszy na to, że to chyba nie jest złamanie żadnego przepisu drogowego. Jazdy. Twierdził pan, że idzie pan do szpitala. Czego pan szybkim krokiem nie przyjechał do szpitala? No bo otrzymałem informację od medyka, że tak powiem, że już ktoś się nim się tym zajmuje. Gdzie pan otrzymał tę informację? Dlatego, że... SMS-em, proszę pana. Ale czego pan tak szybko jedzie? 80. A w mieście ile jest dozwolone? 80. W naszym stanie. Czyli rozumiem, że jechał pan 80 km na godzinę, tak? Z tempomat. Dobrze. A zjeżdżanie z pasa? Drugiego na prawo? W celu przyjechania na prawo, bo pan zaczął trąbić. Nie. Tam, na tamtych światłach, przy szpitalu. No dokładnie tam. Ojoj. Pan czeka, bo telefon ma, albo odrzucę. No. Ja mam czekać? No, kurczę. Nie no, ja mówię, że... Mandat będzie, brawurowa jazda w dniu dzisiejszym. Dobrze, nie ma problemu. Pan wypisze. Dobrze. Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Proszę w takim razie. Proszę podpisać. O, anonymał spodobał słowo Discowi. 12 miesiąc. Witam, sklepa! Serdecznie gleba, czacie! Jeszcze raz wielkie dzięki suba. Dobra, proszę bardzo. Miłego dnia życzę i ostrożniej. Ostrożniej, proszę. Kod 4 do kodu 6. Proszę pan jechać. Kod 4 do kodu 6. Paleta. Na to zgłoszenie. 7 klasą? Co jest? Ale biało się zrobiło.
Ameryczka zawsze. What the f... Co? Co? Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Gleba, kurwa, gleba! Gleba, rozstrzelam, kurwa! Gleba! Tyson, Sebastian. Zgłoszona jako kradziona. Ile to było? 20 subów! 20 subów od onomu? No kurde, w szoku jestem. Nie. Odizek, Mr. Vincent, Limon, Czuklina, No Problem, Matt Xivo, Beta, Akazimster, Jam jest Boy, Notwikator, Koterski, Domino, Ciastek, Mówek, Dzikwix, Roszkuman, Mintas, Linek, CBS Prime, Blaker TV. Dziękuję wszystkim za suba i ojojojojoj. Anonymous wsparcie. Kto taki się ukrywa pod tym nickiem? Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na... Kurde! Ale bogu! Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Gleba, kurwa, gleba! Kurde, dziękuję bardzo. Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Bardzo dziękuję, kurde, no ja nie będę przesuwał, nie? 3 sekundy na glebę, policja! Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! 23 do 5. Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Kurde. Może na następnej serii się załapie, no nie wiem, czy będzie następna seria. Ale subików dzisiaj. Ohohoho! To co, pijemy? No jutro pijemy! Kto taki Anonymous? Normalnie. Gleba! Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Dobra. Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Gleba, wszyscy gleba, kurwa! O co jesteś za wzrosty? Dobra, idziemy z tym. Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gal Anonim? Gleba! Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba!
Gleba, wszyscy gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Gleba, kurwa, gleba! Gleba, kurwa, kurwa! Gleba! Kurde, ale podarował ktoś. Jestem w szoku, aż nie wiem kto. Tak, Blaker TV, no widzisz? No to przynajmniej subik jest. O, jest wszystko. Fajnie, że dziękujesz każdemu, no kurde, dziękowałem każdemu, no czemu nie? Jak już jest sub, to trzeba dziękować. Nie ma innej opcji. Ile subów masz aktualnie? 335, chociaż nie wiem, czy się odświeżyło te 20. Więc pewno 355. Kiedyś było 700? Tak, kiedyś było 700, no. Kończ się, dobra. Jak Franczyk z rodziną wbijał? O no. Serduszka. No, to gista. Jakieś tam mamy już takie więzienie. Nie widziałem, że Willem lubi techno. Zmieniało się to. Dasz moda? Ale jak ci mam dać moda? Dla Jurena? No tak już dajesz. Teraz 15, 27.
Możesz tu stać na tej drodze, no, bo nie ma czerwonej tej. Kacedor Jandomelos, witam serdecznie, trzeci miesiąc, witam serdecznie. Siema, siema. Kacedorian, mniej niż 3, widzimy się na Lakeside Kappa. Widzimy się, widzimy się. Srebrny nietoperek. Są jeszcze jakieś inne auta? Dużo dzisiaj aut dodali, wiesz? Dużo dodali aut, jeśli chodzi o te autka. Jest sporo tych aut nowych, pododawali, a co? Dodali trochę tego, nie? Dużo po jednej z innymi skinami. Fajnie jeżdżą te auta teraz. Ale Raptora nie mogę wyciągnąć, więc z nim jeżdżę, nie? A wygląda fajnie i fajnie się nim prowadzi, mogę w nim offroad jechać, nie? Juzo, dostałeś się suba od Anonymousa. Witam, skarpa! Serdecznie Gleba, czuć jeszcze raz wielkie dzięki suba. Witam, witam. Ktoś tutaj siedzi, obserwuje i rozdaje suby. Może, mogę, że kogoś trafi. Rozdawaczka. Oj kurde. Rozdawaczka? No nie wiem, czy rozdawaczka. Loga nie ma? Aż dziwne. Miał jechać gdzieś tam niby. A teraz czekam na coś takiego. Niektórzy to czekają właśnie też rok, dwa lata. Możesz dodać ikonkę na 9 miesięcy i półtora roku, bo dodali, tak? Jest teraz na 9 miesiąc i na półtora roku? To dodamy. Jak dodali, to dodamy. To super. Naprawdę dodali? W końcu coś mundur BCSO. Znaczy, jeszcze nie dostałem. On jest już wgrany, nie? Więc ja z niego sobie korzystam. Ale będzie u mundurowni. Czy jakkolwiek to brzmi? Teraz sprzedaż wszystkich jednostek. Poszukiwany jest czarny Mercedes z perłowym podświetlonym fioletowo. Początek rejestracji to jest ZOY. Przesłany cały zgłoszony na kradzież. Ty jaki ten Mercedes? AMG jest. Tylko na 9 fioletowy? AMG. OK. 4. Jak będzie na 9 fioletowy, to przedłużą. Ale jak chodzi to auto, nie? Tak troszkę. A silniczek zgasić w aucie? Panie psychologu! Słucham. Silniczek może zgasić w aucie, co? Szeryfie, czekam na obywatela znajomego. Dziękuję.
otrzymuje zgłoszenie o kradzieży. Co jest, kurwa, co on tak głuszczy się? Ty, jak się błyszczy, ja pierdolę. Lepszy jestem. Ja pizda. Mamy jak... samemu to mech? Ale nie ma nikogo, wiesz? Streamy początkujących was kamery ninja. Przyjmuję zgłoszenie, mam kilometr. Co tam ninja? Puerpowo trzeba się wczuć, a nie. Fajko, ten co zaraz jest? Tak, a co? Chyba chudy nie doigrą. Weź kogoś do patrolu, jest trzech na służbie. Geralt Texas jeździ chyba z tą właśnie Tiną, a jeszcze są.
też tak wejrzeć. Nie, over potoczył już. Matis, ale to w ciemności, w nocy ja nic nie będę widział w ogóle. Może są nadal. No nie będą, ale nie wiem. Powtórz? Spoko, Mati, dobra, róbcie sobie malowania na spokojnie. Da się 6-4 dla szarego BMW 740 2020, a teraz pewnie przyjmę i obok szpitala nie potrzebuję. A dobrze, Simon, wiesz, dobrze, bawimy się na razie. Pojechał. To jak to kurwa jest marchewka, to nie mogę po prostu. To chuj mnie stalkuje. Kod szósty, główny, niedaleko głównego banku przy motelu. Dobra, biuro szeryfa, wyłączy pan silnik, opuść pan szybę, ręce na kierownicy. Oczywiście wyłączony, szyba opuszczona, ręce na kierownicy, trzymam panie szeryfie. Witam serdecznie, dokument do kontroli proszę przygotować. Dobra. Co to było za parkowanie, panie Jack? A tak szybciutko, bo chciałem tylko młodego podwieźć do sklepu i wpłacić pieniążki tylko za pracę na rybach. Rozumiem. Przyjmę mandat. Dobrze, upomnij słowne w dzisiejszym. Pan musi mnie naprawdę stalkować? Dobra, pani Ania, wyszło już pani? Gratuluję. Mam na pana pismo złożyć o stalkowanie? Ja mam hasło do... Jestem hakerem. Kod czwarty, lekko dusz tego. Co piszecie? Chodzi o to, że rzadniące policyjne, ale wiesz, że FPS to zabiera. Zdajesz sobie sprawę, nie? To FPS dropi. Jutro będzie pita, a napijemy się jutro, no. Zrozumiem sobie dranka, tylko nie wiem, dranka na policjancie to będzie słabo, bo... Kurwa, to wtedy będę jak chuj musiał maszać. No Rosji pewno będą, ale już mi się nie chce, wiesz. Anka jak teraz sadzę, to dostanie po tych najwyższych. Drank na SO? No nie, no tak będzie źle. To będzie złe, jeśli ja zrobię dranka na SO. Mówię wam. Na cywilu to jeszcze przychodzi, ale... Joza, ale kurwa bana mi sam jutro wypiszesz. No jak będzie ten... No, a jak odjebie coś, wsadzę kogoś na... Na najwyższe i będzie płacz później. Tak, tam marchewie to kwit na zatrzymanie. Możemy spróbować, ale jak dostanę później bana, to odpoczywam. Nie słyszę. Co? Przyjmuję zgłoszenie też.
Zjedzie pan na połocze. Weźcie się teraz kolejny na komendę. Ja pojedę na plażę. Narkotykami to jest przejebane, kurwa. U nas jest trochę inny system. Co to za wystrzał? 2080 za szarym BMW. 2020 autostrada do Car Freeway. Nie wiem, na czym jest trochę. Cały czas jedziecie autostradą? 10-3. Mówisz, Brzoza, to będziesz trochę pilnował, co? Dziesięć osiemdziesiąt trzy. Biuro Szyrywa, proszę podjechać jeszcze dalej na wiadukt. O, parking. 96 do sportowego pojazdu, niedaleko starego sądu. 94 do 87 na Palata. Adamek podawał suba Siomie. Sioma, dzięki za suba. Witamy z Kotpo. Serdecznie oglądam czacie. Jeszcze raz wielkie dzięki suba. Witam serdecznie, opuści pan szybę. Dokumenty witam, do kontroli proszę przygotować. Dobra, dobra, już szykuję. To pański pojazd? Niestety nie mój. Ale bardzo mi się podoba i bardzo chcę, żeby był mój. Co pan ma na myśli? Muszę się dogadać z właścicielem, dostałem go na jazdę próbną. Mhm. Czyli? Z kim? Od kogo? Wie pan, co takiego człowieka spotkałem na jednym parkingu? Przyjechał tym samochodem. No i teraz go tak testuję. Mhm. I dał panu samochód, tak? Nawet nie wie, jak się nazywa. Znaczy, pożyczył po prostu. Mhm. I co dalej? Jak to, co dalej? No, jak się nazywa ta osoba? Nie wiem, jeszcze nie znam nazwiska. Ach, jutro nie. Się mamy spotkać w tym samym miejscu. A imię? Miejscu. Imię też nie. Aha. A numer telefonu? Numer telefonu też nie, jutro mam się spotkać z nim. A, gołębiem, widziałem, tak? Widziałem się z nim przez 20 minut. I jak to tylko doszło, że on takie auto dał panu luksusowe? No nie dał mi. To panu pożyczył, dobrze. Pożyczył mi, bo bardzo mi się podoba i chcę je kupić. To jest taka jazda testowa, wie pan. Mhm. Czy rozumiem, że nie zna pan imienia, nazwiska też pan nie zna, ale pożyczył panu auto. No ta. Rozumiem. No dobrze.
Niech pan jedzie. Tylko czwarty lek od szóstego. Dziękuję, do widzenia. Nie chcę nic zjeść. RP ma tak niskie, że... Przyjmuję zgłoszenie na parking główny. Witam serdecznie, biuro szyrfa, wzywał pan mnie? Tak, tak, witam, witam. Witam serdecznie, numer znaki 90, William Karot, sierżant. W czym mogę pomóc? Witam, chciałbym zgłosić kradzież pojazdu, no. Najdroższy motorek został skradziony. Motor, tak? Dobrze, proszę powiedzieć, tak, zna pan tablicę tego motorka? Tak, tak. Jak on wyglądał mniej więcej? Czarny motor, bardziej taki sportowy. Dobrze, a jakaś marka, model? Nie pamiętam, chyba... Nie powiem panu dokładnie. Yamaha prawdopodobnie. Mhm, dobrze. I skąd pan wie, że ten motor został skradziony? No, gdybym na pracy rybaka, zostawiłem go na parkingu i jak wróciłem ze łowów, to już go nie było. Mhm, dobrze. A gdzie ten motor stał? Tutaj, tak? Nie, na pracy rybaka stał. Na pracy rybaka, jak pan był motorkiem i ktoś panu po prostu go ukradł, tak? Tak, zgadza się. Dobra, rozumiem. Do wszystkich jednostek zgłoszenie mam o kradzieży motoru. Czarna Yamaha. Pan tutaj zgłasza kradzież. Jeśli jakikolwiek motor zauważycie na mieście, to proszę o zatrzymanie do kontroli, sprawdzenie radarem. A do kogo należy? Imię, nazwisko? Pańskie? Zbigniew Kolanko. Zbigniew Kolanko. Dane personalne. Okej, 14. Dobrze, to wszystko. Dziękuję. W takim razie zgłoszenie zostało przyjęte. Musieli się rozstawić, dziękuję bo bardzo, szeryfie. Ja przyjmuję te zgłoszenia cały czas, ale no, nie da rady. Bardziej bym, jak teraz atakują miasto, to jedną osobę bym działała na wschód, drugą zachód, jedna. Ja mogę jeździć mobilnie północ-południe, mam szybkie auto. Że po prostu każdy patrolował swój teren. Zbigniew jest tylko jeden? Kurwa, no jak coś takiego złapać, jak to tak daleko. A wyjebane mam w tę godzinę premii. Nie zależy mi na kasie. Ja tylko gram sobie do roleplayu. Jak mi nie mogą wypłacić kasy, bo to jest jakiś wielki problem, no to... Chuju to mam. Co to narkotyk tak daleko? Pierwszy stanowy. Gdzie może? Mi się wydaje, że oni doszukują, albo nie wiem, albo skądś wiedzą. Przyjmuję zgłoszenie, to daleko oddalone. Drony policyjne trzeba załatwić. Czy jest pomysł, nie? Żeby to zrobić też w inny sposób, nie? U nas będzie troszkę inny system, jeśli chodzi o...
wprowadzania tych właśnie narkotyków, bo chcecie, żeby jakimiś tymi, żeby te narkotyki były cięższe, nie? Bo to nie jest tak, że robisz sobie narko i zaraz sprzedajesz je, idziesz i wychodzisz i je rozprowadzasz, bo przecież i nie zmieniasz co chwilę miejsc, nie jeździsz autem, nie? Tylko wiecie. Ale tam było u dealerów, nie? To nie wiem, czy takie fajne. U dealerów sprzedawałeś narko. Musiałeś ich oczywiście znaleźć, ale no... Takie było... O kurwa. Kod 20. W porządku? A. Gdzie mi się powrót do miasta? Nie była na Paleto, na Kategorię. Potwierdzam. Rumpo tu popizgywał. Wiem, to rumpo sprawdził. Co się dzieje? Co się dzieje? Kurwa, no. To lokalne są? Ja pierdolę. Czekaj, się idę teraz 3. Rekwazer? Ty obywatel głosił na panią skargę i w momencie niejako pani uderzyła z tyłu samochodu, czy on wleciał przez szybę i potem był właśnie samochód potrącił. Na autostradzie to było. Ja zacząłem od tego, że nie miałam prawa tego wiedzieć, co pierwsza sprawa, druga, jeździł prawurowo, jeździł prawo-lewo i ponad 200 na godzinę. Bo już byłam w tym najlepiej, żeby zjechał, on sam do mnie uderzył, więc nie jest na winę. Fajny ten raptor, nie? Możesz wyjmie nowego? Nie no, naprawimy tego jak coś. Co z awansem? Ma awansu. Masakra, te narkotyki to się nie opłaca na to jeździć, nie? Bo te narkole to są takie mało szansowne, żeby je złapać. Ale to się nie psuje jakoś strasznie mocno wizualnie. Czy plusy taki randomowy, czy minus? Ja nawet tego arkusza nie przeglądam. Muszę się przyznać, że ten arkusz to jest troszkę wydupiony. Wiesz, P1 i wygoń. Nie ma P1-ki, teraz są tylko te auto. O,
Ale to byśmy musieli na osobności być, wie pan. A, no to... Dzień dobry. To może wyższe rangę, czy pan szefem może się by zajął tutaj. A o co jest, chodzi? To wystarczy ten. Ze mną wystarczy? A ja nie mam czasu. Ta. Nic, to nie jest podejście. Idę sobie nie, szukam, czy byś pan chciał... Pan podejdzie na razie, dobra. Oficerze. Jego dnia. Po co tak obok chodzi? Słucham? No dobra. Ja mam prośbę taką. Mhm. Pan powie na radiku. Mhm. Czy na panią zastępcę szefa jest skarga? Ciągle w robocie siedzi i na rower nie chce wyjść. Czy pan powie tylko i tyle starczy? Co szeryf myśli na ten temat? 90-03. O, okej. Okay. Pan w brązowych włosach groził, że zaatakuje panią, jak wyjdzie pani na jakiś rower. Że przejedzie panią jakimś autem czy coś i szybko uciekł z komendy. Okej, 94 przyjechałam. Sabelkowskie, czy mówisz? Fajny ten forcik? Dobrze jeździ? Szkurwa, to ma... No... Bo ja też mam go. Tak? Zapraszam. Ja to mnie tak w fotel wciska, że... Dajcie spokój. Aż tak? Pierdolnięciem. No. Kurde. To no. Się do niego dostanę, to zaraz zobacz. O! No. Taki... Cholera. Przyjemny. 0503. 0503. Dostaliśmy informacje od zamachowców i porywaczy. Będziemy mieli spotkanie na dzielnicy Akademii, także byście mogli się przenieść. Za ile? Jak najszybciej. A to wszyscy czy zarząd? Oczekuję na dzielnicy Akademii jako 8 komendant. Ale kto? Co, ale kto? Nawet no kto ma się przenieść? Co? Scenariusz jest dzielnicy RODOS. Wszyscy z RODOS mają się przenieść na Akademię, tak? 10-2. Dobra, przyjął. 0-3, 0-3. Dogadać się z komendantem to... Kurwa, wchodzi jakiś... Ja nie wiem, spultany od razu już pytam się go coś, kurwa, chuj mu w dupę.